Witam ponownie. Niestety nie udało się w formie jednego filmiku. Na koniec zaczęłam przyspieszać, ale to i tak nic nie dało. Dopiero po prostu w trakcie się zorientowałam, że nie nagram odpowiednio długiego filmiku, takiego, jak był obiecany, takie jakie było wysyłanie, a i też już widziałam, że raczej marne szanse, że uda mi się o każdym zapachu do uzupełniać i wszystkie informacje, które chciałam przekazać, także. Przedstawiłam, przypomnę w tym owym y, kolejnym okienku perfumowym tego kalendarza filmikowego, y, więc y, zaczęło się od zapachu Love Imparini na Richie, czyli tu mamy ten mainstream. Y, z niszy wybrany był zapach Opera Astrophil y, Stellite, to jest Extract. Natomiast potem przeszłam do tej kwestii budżetowej, żeby zawrzeć w tym filmiku troszeczkę tam zaczęłam, myślałam, że przyspieszę i się uda nie udało się zresztą, nawet chciałam, żeby zakończyć tylko tym jednym chociaż zamysł do drugiego odcinka był, żeby były dwa zapachy budżetowe, tak niespodziankowo drugi w związku z czym ja nagram ten drugi filmik, żeby douzupełnić tamtą kwestię, sobie będzie taki trochę na 2 grudnia okienko z 11.11 11, będzie takie dwuczęściowe które raczej w sumie nie będzie miało 11.11, ponieważ ten filmik też mi pokazuje czas nagrywania, około 4 minut Także będzie takie troszeczkę... No nie tak, jak to miało być, dlatego na 2 grudnia nagram nowe, prześlę, będę mieć więcej pamięci Nagram nowe okienko, które ma, będzie miało odpowiednio te 11.11 11, Które też będzie 2 grudnia, tak dodatkowo Taki dodatkowy filmik właśnie, dodatkowe okienko i nie wiem, jak to zrobić, bo to będą dwa okienka na 2 grudnia. No nie wiem. Więc może zrobię tak po prostu. Muszę pomyśleć jeszcze, ale miałobyś, chcę zrealizować ten projekt, chcę, żeby było tak, żeby co dzień jest ten y, okien z okienko odpowiednim, więc nie wiem. Albo po prostu to nie dam jako okienko, te dwa filmy. Chociaż pierwotnie miałoby być okienkiem. Jeżeli dodam drugie okienko na 2 grudnia, to dodam je 2 y, grudnia wieczorem. Pierwsza będzie 11:11, .11, drugie będzie, nie wiem. 22, 22. Już taka próba obsesji na punkcie 11 i wielokrotności 11. Wspominałam tam o marce ukraińskiej niszowej Sisters. Ja mam dwa zapachy: 31, najpierw właśnie ten zapach, oraz 39. Oba y, bardzo pozytywne wrażenia. Świetny stosunek ceny do jakości. Natomiast y, zupełnie inne wrażenie niż się spodziewałam po nutach. I tutaj jestem bardzo ciekawa, że ktoś poznał coś z tej marki i potrafi coś powiedzieć odnośnie co ma jakiegoś innego zapachu Sisters, to koniecznie dajcie znać jeszcze jeden mi bardzo ciekawi. W tę markę można potrafić w makeup.pl, a propos takich budżetowych, niszowych. Ja ostatnio nagrywałam wimi budżetowe niszowe, gdzie właśnie wspominam o tej marce między innymi. 39 idzie w stronę takiej wytrawnej, ponurej, głębokiej, bordowej różaności. W takim iście niszowym wydaniu, i nie budzący z jakąś konkretnie inną różą, yy, i na pewno dużo ciekawsze ujęcie róży niż jakieś takie wszechobecne róża agar i tak dalej, w niszy czego jest pełno. Natomiast jeżeli chodzi o 31, tutaj wybrałam, dlatego że to jest naprawdę iście budżetowy zapach. Nie wiem, czy do końca są to moje klimaty, czy ze mną zostanie ten zapach, ale to jest przede wszystkim las, który ma różne niuanse. Jest i drzewność, i kremowość. Jest dużo z durga Radio które kosztują dużo więcej, także jest to marka niszowa. Więc pod uwagę te ceny naprawdę to budżetowo wychodzi, bo durga wychodzi ileś razy więcej. Parametry dobre. I to jest taka drzewność leśna, z taką kremowością w lesie. Jednocześnie nawet jakieś takie niuanse pieprzu można też wyczuć. Ciekawe uniseks myślę, że taki zapach dla miłośników takich klimatów trochę też takie drzewności plus sandałowiec. Takie sandałowce w takim ostrzejszym, dosyć uniseksowym wydaniu. I myślę, że. Jak ktoś lubi takie klimaty typu, nie wiem, All Science, ten Leather Skies, czy generalnie jakieś takie, du dużą część, że chodzi o niszowce sandałowo-drzewno-leśne, czy też właśnie takie klimaty jak Radio Bomba i Durga, czy też na przykład nawet coś trochę z The Rogue Forest, to myślę, że tym zapachem warto się zainteresować. Powiem szczerze, nuty tego zapachu, jak i właśnie tego 39... Raczej wskazywało, że to będzie innego typu zapach, jakby czegoś innego się spodziewałam. Natomiast wrażenia na pewno pokazują, że to jest zapach wart uwagi.